Okej, hej, tu Glitch. Więc tak, raczej widzicie, że mój kanał jest martwy jak Matka Teresa. I od pewnego czasu raczej robię live z Among Us czy MSP, a raczej głównie z Among Us właśnie z wami. I stwierdziłem, że skoro dobrze mi się gra z wami na live, to może zrobię odcinek z Among Us, gdzie ktoś właśnie wyszedł z Discorda i miałem dziwny dźwięk, miesza. Więc dzisiaj będę grał w Among Us z widzami z Discorda. Przywitajcie się. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej. Okej, więc to będzie dla mnie ciężkie, bo dawno je nagrywałem, ale zacznijmy. Okej, boję się jakby... Znaczy jestem do... Wiecisz się! Znaczy jestem dobry, nie jestem imposterem. Dobra, mam kartę. Jakby podejrzewam, że imposterem może być Harumiko, bo jakby kolor pomarańczowy, z tego co wiem, ma 80% szans chyba na być imposterem, więc mam takie... no... Pora umierać. Oho, już... ogólnie jest dwóch imposterów. Tu jest jakieś ciało, tu nie ma żadnego ciała. Nie ma. Jest dwóch imposterów, więc tym bardziej chyba umrę szybciej niż myślę. Okej, może powiem sobie na kamerę najpierw i potem zobaczę, co się dzieje ogólnie wszędzie. Tu jest żółty, niebieski, tutaj jest... Nie ufam ci. To jest biały. Na 80% albo nie. To jest biały. Ogólnie wolę lepiej pójść do elekt... Okej, gdzie jest ciało? Niebieski jest przy wejściu. Ciało? O dwa. Gdzie? Kto tam był ogólnie? Właśnie. Dobrze, ja byłam w Ja przy kafeterii, jakby... Chciałam Harumiko, robiła kabelki, jak co, więc mogę ją oczyścić. Ja najpierw byłem ogólnie na kamerach, potem sobie poszedłem, bo... Przyszła do mnie biała i miałem takie, że ci nie ufam z kija. I poszedłem sobie do elektryka. Właśnie widziałam cię wtedy. Magda może za mnie potwierdzić, bo widziała, jak wyrzucałem śmieci. Nie wiem, czy to potwierdzi, czy nie, ale tak było. Tak, potwierdzam i ja też wyrzucam. No to w sumie wychodzi na to, że nie ma żadnego podejrzanego. Chyba możemy skipnąć, jak mi się wygodnie. Skipujemy. Jakby nic się nie stanie, jak skipniemy, no. Skipujemy. Okej, skipnęliśmy. Podejrzewam białego. I pomarańczowego, bo jakby... Biały dla mnie jest kinda sas. Okej, Madzia jest czysta, mogę jej ufać. Ufam Madzi, mogę sobie z nią chodzić, jak myślę. Tu mi się nic nie dzieje, mogę sobie z nią iść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, chodź Madzia. Chodź za mną, chodź Madzia, chodź. Chodź. Chodź, Madzia. Okej, Dobra, to chyba biały, ale... To jest ciało. Ja właśnie... Ej, serio, tak sobie myślę o białym. Ciało się przewróciło i biała akurat. No ja się miałam. Ja widziałem czerwonego i białego. Ogólnie Madzia jest czysta, bo robiła przy mnie skan, więc na pewno to nie jest ona. Jakby dla mnie jest... biały jest bardzo podejrzany. Więc sorry, ale ja jestem za białym. To jest... Ja nie wiem. Ja chyba też jestem. Madzia głosuje. A dobra, jeszcze głosowała. Ha! Wiedziałem. Ja mówiłem, że jestem mistrzem tej gry. Jakby ja wiem, kiedy ktoś tu jest imposterem. Dla mnie wydawca tej gry powinien mieć ze mną po prostu współpracę. Ja będę youtuberem tej gry, mówię wam. Okej, to były dwie osoby, żadnego tutaj ciała nie ma, dobrze. Leję paliwko. Ciało jest przy communication. Myślałem, że to jest właśnie pomarańczowy, ale on nie żyje. Glitch montażysta tutaj z zarostem mniejsza. Ogólnie przy nagrywaniu nie zobaczyłem tego, że w sumie był wielki jeden bełkot. I nie wiadomo, ale jakimś cudem zagłosowaliśmy na Izabelę i okazało się, że to właśnie Cyjanowy był imposterem, także nie wiem jak, nie wnikam. Jestem na tyle leniwy, że pisze mi kod przez skina. Nie ma rodzić! Chciałbym być imposterem, bo jakby... Excuse me! Co teraz mam zrobić? Ogólnie tej mapy dobrze nie znam. I problem w tym... że ja coś po końcu pogubię na tej mapie i zrobię coś głupiego pewnie. Okej, chodźmy tutaj. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ale żółty! Zrobił to na moich oczach! Żółty na moich oczach! No. W przejściu! Fioletowy, serio, ja nie jak wiem. To był żółty. Jak nie żółty, to fioletowy. Spaliłem to! Ja mówię, to jest żółty, ewentualnie ktoś może wentował, nie wiem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to żółty. O Jezu, już mam przykichane, ja już nie żyję. To była krótka rozgrywka. Nie zobaczyłem w ogóle Huberta, że on tutaj był, więc mam przykichane. O, już jedz. O, Glitchu. Mam przykichane. A, to było szybkie w sumie. No.
Wiedziałam. Jezu, jak się bałem. Ogólnie ja Huberta nie zauważyłem przez chwilę. Miałem takie, och, Lara, to jest Hubert. Powiem tak, dzięki za zaufanie, kochani. Czy ty łaskawie możesz przestać mi do mnie pisać smsy, kiedy ja jestem zajęty? Okej. Trzecia mapa. I po raz kolejny dam im screena za maską dobrego. Przepraszam, moja koleżanka do mnie cały czas śpisz. Tylko nie screenshot. O nie. Znając życie screen, no zgadza się. Fajnie, jestem nikim. Tak, jak powiedziałem w życiu. Okej, tu żadnego taska nie ma. Ogólnie sobie mam pomysł, jak mogę impostera zmylić. Albo nie. Okej, orange jest dla mnie kinda sus. Tu jest na kamerach. Teraz pójdę sobie może do office swipe. Za pierwszym razem, po prostu jestem mistrzem gry. Okej. Jest taki trik. Ogólnie dzięki temu mogę zobaczyć, kto jest z kim w pokoju i kto jest imposterem. Także popatrzmy. To jestem ja i nie jestem imposterem. Pomarańcza i żółty jest koło siebie, więc oni najprawdopodobniej... który z nich jest imposterem? Zobaczmy. O nie, 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 nie. Okej, jeden. Pomarańcza ma zupełnie inne. Ma zupełnie inne bicie serca, dwa fejkowa taska. Pomarańcza? Tak. Po pierwsze, ale nie mogłam zrobić tego taska, klikałam w niego. Po drugie, a jak wytłumaczysz to? O! Tak, pomarańcza. Jakby w office jest takie coś, co pogodzi bicie serca. I w tym samym momencie pomarańcza i żółty byli koło siebie i żółty nie żyje. Bo żółty chciał do mnie przyjść, a nie śledziła Izabela. No, szła z żółtym chyba. To ja. Dobra, wywalacie niewinnego. Chyba. Ty nie, jeżeli jesteś naprawdę niewinna, to się po prostu zaśmieję. Ale pewnie jesteś winna. Natalia, głosuj. Ja chciałem pytać. Jeżeli to nie jest ona, to naprawdę się zdziwię. Mówiłam, że Izabela mnie śledziła przez całą mapę prawie. Ale sorry, ja po prostu biegam, ja nie chciałem. Serio? O shit, zwaliłem. O shit, przepraszam. Chciałem być prograczem. Nie wyszło. Ale to nic, ja pójdę dole. O, tu mam tego dildosa do zrobienia. Pyk, pyk, pyk. Serio? Okej, udało się. Pójdziemy zrobić do elektryka chyba pobieranie. O nie, sznureczki, kableczki, dobra. Kuźwa! Oj. Ej, jakby o co chodzi? Mówiłam, że Izabela nigdy nie słucha. Okej, tamtą rundę całkowicie zwaliłem, jakby myślałem, że coś mi to da. Bo jest teoria, że po prostu bicie serca pokazuje, kto jest impostorem, a kto nie jest, ale no, zwaliłem to całkowicie. Dobra, zrobimy tylko taska. Okej, czyli pomarańcza jak nie była imposterem. Tu nic nie mam, pójdę sobie na security, zobaczymy tutaj. Tu się nic nie dzieje. Światło. Madzia. 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 To musi być Madzia, bo ktoś z nich. To w sumie Madzia nie robiła światła, tylko robiła Wi-Fi. Okej, gdzie? Gdzie ciało? Gdzie jest ciało? W O2. Ja teraz... A ja byłem w O2 i tam była tylko... Tam była Izabela. Prócz mnie chyba. Znaczy nie tam, tylko tam obok, tam gdzie jest to drzewo. A, to tam nie było. Ja by tylko Izabelę widziałem koło siebie, Madzia, która nie żyje. Chyba, że ktoś wentował. Ja nikogo nie widziałam, tylko widziałam wcześniej Awe i Madzie, jak było fix light, za to naprawiali. Ja widziałem tylko i wyłącznie Izabelę, ale raczej wątpię, że to była ona. On. Tylko Glisza. Wszystko. Ślady. Za to nigdzie nie widziałem żółtego. Nie mamy żółtego. Widziałem przez chwilę i nigdzie zniknął potem. Ja naprawiłem światła i potem poszedłem na kamerę. A nie, widziałem. Widziałam żółtego, naprawiał światło i później poszedł chyba na kamery. No to skipujemy. Dobra, chyba skipujemy, nie mamy dowodów jakichś. Dobra. Okej, kurczę. Myślałem, że to jest Marcia, ona nie żyje. Tak dosłownie jest martwa. Okej, to żadnego ciała nie ma. Czy mam coś w medyku? Tak, mam coś w medyku. Pójdę sobie od dołu. A tyle jest kinda sus for me. A może nie będę jej oskarżał. Okej, już więcej nie będę robił tego triku z biciem serca, bo jakby widać, że coś mi nie wyszło najwyraźniej i to jednak trafić mylące. Okej, mam tutaj to. Okej, tu jest dużo osób, więc mi nikt nie zabije. Raczej. Nie będę naprawiał niczego, po prostu robię kabelki, jakby nie chcę zginąć. Okej, zrobię jeszcze sobie tego taska. Okej, biały jest czysty. Okej. To jest pewnie czerwony, prawda? Okej, tu już czerwonego nie ma.
To jest... O, tu mam zadanie, dobra. Nie wiem, kto to może być. Gdzie było ciało? Tam na dole, jak jest office, to tam na dół i w lewo. Okej, na pewno widziałem, że tam wchodziła właśnie ona. Już nie pamiętam dwóch prostych kolorów. Na pewno tam była widź i czerwona. Ja byłam obok laboratorium. Dednięci nie mogą się odzywać, co nie? Okay. No nie. Ja widziałam, że ludzie na pletka i Awej. Ja bym podejrzewałem Awej, ale nic mi nie zrobiła, miał okazję. No tak. Biały jest czysty, bo robił przy mnie skan. Widziałem, jak robił skan. Niebieskie jakieś dowody masz na siebie, jakieś, nie wiem, usprawiedliwienie? Jakby ja się wahałem między czerwono-niebieskim, bo jakby... Szczególnie, że czerwony, kiedy było robione światło, tak dziwnie, bo było widać od strony ściany, jak szła od strony wenta. Miałem takie... To na kogo głosujemy? Może najpierw na czerwonego, później na niebieskiego. Tylko czerwony skipnął, to musi być ona. Jeśli to nie jest ona, usuwam kanał. Wiesz, Natalia jest jakby tu na czacie? Jest. Jest. Usuwam kanał. A to nie było czerwone, ja nie rozumiem. Czemu dzisiaj tak sobą gram w to? Ja... No to tak. Sobie chyba śnicie, że to zrobię. Wiedziałem! Do jasnej cholery wiedziałem! To jest w ogóle powiedzieć wam coś o pierwszym o pierwszej moim zabiciu. Tak. No. Pomylił mi się przycisk vent z report. Tak. Wiecie, to jest moment, abym przyznał się do tego, że jestem klaunem. Nagrywaliśmy tą całą grę, tylko że straciliśmy około 10 minut przez to, że jedna osoba nie mogła dołączyć do gry. I no w sumie stwierdziliśmy, okej, zagramy jedną rundkę dla rozgrzewki i zamiast włączyć nagrywanie, stwierdziłem, jolo, po prostu będę nagrywał i to w tym montażu. No i to zrobiłem. Aczkolwiek zabrakło miejsca na dysku i plik się uciął. Co jest jeszcze śmieszniejsze, ani Audacity, ani program, którym nagrywam obraz w komputerze, o tym mi w ogóle nie powiedziało, że brakuje miejsca. Po prostu Audacity się zamknęło, a program nagrywał cały czas, do pewnego momentu. Także jestem klaunem, to moja wina. Ale przynajmniej nagrało chociaż troszkę gameplayu i jest co obejrzeć, także jestem z tego dumny, że nie jest aż tak źle. Oczywiście uciekło mi też pożegnanie, także mam na sobie kaptur, ponieważ jest mi zimno i mam trochę kataru. To tyle, dziękuję za obejrzenie tego filmiku. Ogólnie wątpię, że ten filmik miał super zasięgi, więc jeśli go obejrzałeś naprawdę rąsia, thank you very much. Ponieważ może o tym nie wiecie, ale YouTube preferuje nagrywanie filmików i wstawianie ich co tydzień, codziennie, a nie raz na pół roku, jak robię to ja. So, tak. Subskrybuj, lajkuj, komentuj okej, zmuszam cię do tego, bo tak. To tyle, cześć, na razie. Pa, pa.